Cześć, nazywam się Andrzej Kowalczuk i studiuję na informatyce na specjalizacji sieci urządzeń mobilnych. Jestem współzałożycielem i Android developerem w startupie, który nazywa się Yoam, od słowa ziewnięcie. Za pomocą tej apki możesz dzielić się informacją o tym, że się nudzisz. Moja przygoda z Androidem zaczęła się od startupu Yoam i potem zdecydowałem się na rozwiązanie problemu kolejek w bufetach na uczelniach albo w firmach i chcę zrobić taki sobie Uber dla jedzenia. Więc na przykład możesz sobie zamówić jajecznicę i herbatę i za pomocą aplikacji od razu zapłacić i na przykład dostaniesz notyfikację, że twoje zamówienie już jest gotowe i przyjść po prostu odebrać w bufecie. Aplikacja będzie wspierała dwie platformy, Android i iOS i jako backend będę używał Firebase'a. Będę używał real-time database, więc nie musisz robić pull to refresh i odświeżać aplikacji. Wszystko będzie odbywało się real-time i bez ręcznego odświeżenia. W aplikacji stawiam na intuicyjność interfejsu, więc każdy mógłby ją użyć i młodsza osoba, i starsza, bez żadnych problemów. Ale to prawda. I teraz o bezpieczeństwie mówiłem, tak? Czy techniczna strona?